bajki nigdy nie mówiły, że bohaterowie ratujący damy tak się guzdrzą. Guzdrzą się jak ja, która przygotowuje się do rozpoczęcia odcinka. Witajcie w kolejnym odcinku Książę i Tchórza. Zauważyliśmy, że mamy damę w opresji. W związku z tym każdy normalny człowiek poszedłby prosić, jak to zrobić, chociaż chyba powinniśmy wiedzieć. Potrzebujemy jakichś z filmów i chyba było powiedziane już w tej grze, że potrzebne nam jest kołek, taki, że trzeba wbić w serce i w ogóle wszystko będzie takie piękne. Arrivaldzie, czy znasz jakiś skuteczny środek przeciwko wampirom? Wódka. Uściślijmy. Chodzi o pokonanie wampira, a nie uciekanie przed wampirem. Oczywiście osikowy kołek. Wbity w wampirzą pierś działa ze stuprocentową skutecznością. A gdyby ktoś musiał pokonać samego księcia wampirów? Tego jeszcze nikt nie próbował, ale zakładam, że osikowy kołek musiałby zostać wzmocniony. W jaki sposób? Pobłogosławiony? Trochę czosnku też by nie zaszkodziło. W moich czasach był to podstawowy straszak na wampiry. Odstraszał też, co prawda, piękne kobiety, ale to tylko skutek uboczny. Ale ten czosnek... Wiem. Teraz się nie uprawia. Dziwne. Chciałem zamówić wieprzowinę duszoną z czosnkiem, ale barman tylko bezradnie rozłożył ręce. Myślałem jednak o pewnym rozwiązaniu. Założę się, że zaraz znowu zostanę zaczarowany. To by nie było takie złe. Nie mylisz się, chłopcze. Przywołam cię za kilkanaście minut, a ty tymczasem przyjrzyj się innemu światu. O, czyli będziemy teleportowani? O kurde. No tak. Gdzie ja jestem? Gdzie ja kurde jestem? Porozmawiamy z panią? Nic. No nie, czekam. Ładna dzisiaj pogoda. Kęcas osz jorkszaj et. Dejne syp fiokun elineszet olczaban. Tak, też chodziło mi o to. A tak naprawdę to... Nigdy nie widziałem wcześniej tak wystrojonej kobiety. No to mało żyjesz na tym świecie. Pewnie to jakaś ważna osobistość, ciesząca się wielkim szacunkiem. Dobra. Czyli nic nie... Chyba nic nie załatwimy. No, kici, irdekel wodzinem. Kici. To trzech razy sztuka? Co to za język? Dobra, no, nic się nie zmieniło. Drzwi. Tu coś mamy. O, kościół. Czy wszyscy tu gadają takim pokracznym językiem? O kurde. Trzeba pokazać mu, o co nam chodzi. Nam chodzi o buteleczkę z wodą święconą. Lepiej złożone ręce. Najpierw trzeba się ładnie. Potem, jakbyście to pokazali? Czekajcie, jakbyście to pokazali? No, najpierw dzień dobry, potem... potem małą butelkę bym powiedziała, ale... Butelka... To wygląda jak kobieta, ale spoko. Pokrapianie się. Nie. To nie było dobre. To też
to. Udało się. Kurde. To dobrze. Czyli miało być przeżegnanie się, potem woda święcona, tyci, buteleczka. Świetnie. Czyli jedną rzecz już zrobiłam. Tamta babeczka nic nam nie chce pomóc. Tu jest coś. Co? Człowiek o twarzy sadystycznego mordercy. To się nazywa, dobra. Pewnie nic nie rozumiesz z tego, co mówię, ty tępy osiłku. No, nic nie rozumiem. Ty, może nas pozabija. Co za zadziwiający świat, mają tu takie tresowane małpy jak ty. Nie wkurzaj gościa z siekierą. Pamiętaj o tym. Mogę do ciebie gadać, co chcę, a ty i tak mi nic nie zrobisz. Mówisz to do gościa, który trzyma siekierę. Bardzo mądrze, książę. Arrivaldzie, już czas! Zabierz mnie stąd! O, widzicie. A, idziemy tam jeszcze raz. Mogę to zabrać? Przyda mi się. To mi się bardzo przyda, bo muszę stworzyć ten kołek. Z tego co pamiętam, to... chyba nie mogę być. A z tego, co pamiętam, to... Czy sprzedaje pan może czosnek? On się nie zrozumie. Z tego, co pamiętam, to przy pustelniku było drzewo, które chciałam ściąć... chciałam ściąć tym nożykiem, co mam. Ale raczej to nie wychodziło. Chyba mi niezbyt pomoże. Kurde, to nie mam tu za dużo do roboty. Jeszcze ta babka, co jest ją? Chyba, że jestem przechodnia. Potrzebuję pomocy, tłumacza. Nie, dobra. Nie, wymyślali chyba ten język. Mogę z tym rozmawiać. Nie mów tak o niej. A drzwi do... Może... Bo tylko ona mi została, nie wiem, tutaj. Może jej coś dam. Amulet. Przyjmiesz amulet? Serio, przyjmiesz amulet? Potrzebuję na chwilę pani szala. Czy ta błyskotka może go zastąpić? Serio? Mięsip Nikolocz. Oko zjerte szalot. Może to jest od tyłu mówione? Użyj. Może na sprzedawcy. Bo tylko... Uduszę go tym szalem. I co, jej to pomoże? Jestem chory. Ponoć czosnek leczy przeziębienia. Szemit nemeritek. Odchisem chodzi faj et orkot. Myślałam, że może tył to jest pismo, ale to raczej... To nie. A to by było ciekawe, gdyby oni normalnie rozmawiali, tylko trzeba by było to czytać od tyłu. Udało mi się chyba wszystko zdobyć. Więc jest cudownie. Może pójdę odzyskać ten mój amulet. Wiecie co, na początku myślałam, ale to może przez tą paniusię, że jesteśmy w Paryżu.
Ale mi pismo takie dziwne nie pasowało. Oddaję szal. Dziękuję za pomoc. Maroś i ten. Chodaj les uj Nikolakom. Nikolakom? No i co teraz? No i co? Jeszcze bank. Więc ale tu nic nie mogę zrobić. Nie mogę tego zrobić. Połyska na kółkach? To po prostu genialne. Okej, rozumiem. Przecież oni są w starożytności. W starożytności, Boże. Oni są... Przenieś się do przyszłości. O, i dlatego to jest dla niego dziwne machiny, a to jest po prostu wózek. Kołyska na kółkach. No prawie. Czy coś go jeszcze... To może dlatego nie zna tego języka? Bo to jest język, który się dopiero, nie wiem, zrodził. Pan mi nie chce pomóc. No nie mam już co robić, no. Co to za język? No, okej. Może dlatego to jest. Nie mogę z tym rozmawiać. No to wejdź tam jeszcze, to może coś u tego gościa jeszcze trzeba zrobić. Nigdy nie znam małpiego. Mózg? No, to teraz już jasne, dlaczego ten za ladą ma taki głupi wyraz twarzy. Dlaczego trwało to tak długo? Mało nie przypłaciłem życiem twojej opieszałości. Przy kuflu czas szybko mija. Lepiej powiedz, jak był. Jak tylko to sobie poukładam w głowie. Widziałem tak dziwne rzeczy, że wszystko wydaje mi się bardziej snem niż jawą. No to może kufelek? Nie mogę. Muszę ratować nieznajomą. Ratuję kogoś. Właśnie to sobie uświadomiłem. Zostanę bohaterem. Będą o mnie śpiewać pieśni i układać poematy. A tłum będzie sypał płatki róż pod moje stopy. Yes! No, chwilę się wyłączyłam, ponieważ mój brat wrócił i chce mi zająć komputer, więc rozmawiałam z nim. Więc wytnę ten fragment mojego głosu, ale dalej będziecie widać, jak z kimś gadam. To ja bym zrobiła teraz tak, że pójdziemy do pustelni, zetniemy sobie ten... No pięknie tu jest, naprawdę pięknie. Zetniemy sobie drzewo. Pewnie zrobimy od razu, nie wiem, czy on zetnie całe drzewo, czy tylko gałązki. Ale... Może... Trzeba. I zrobimy sobie ten osiłkowy. O, mamy jedno. Mamy drugie. A jeszcze tamto trzeba tak ładnie... Boże, jak on pie. A niech to ostrze gdzieś poleciało. Brawo. Kurde, co teraz? Sztyletem mam to ładnie... Ostrzony jak sztylet. A, udało się. To jeszcze drugi, nie? Raz wystarczy. Tak? To jeszcze tak. Muszę mieć jakiś... jakby to powiedzieć... nie wiem, linę jakąś. Muszę mieć czym przywiązać te dwa. Dwa patyczki ze sobą, bo przecież... Nie mogę tego zrobić. Użyj nie na mogę tym... tego zrobić. Pierwsza gałęzie? Część roboty o, za mną. Czy... Aha, on sobie ją linę z tym. Dobrze wiedzieć. Czosnek. Super.
i wodę święconą. Śmierdzi jak zaraza. Nic dziwnego. Dobra. Śmierdzi. Oręże gotowe. To wiecie, na co teraz czas. Wiecie, na co teraz czas. Zabijemy Edwarda. Idziemy do zamku. Myślałam, że mi to dłużej zajmie. A z tego, co widzę, to szybciutko. Najgorzej miałam z tą wodą święconą ogarnąć, że kolejność, która ma, co ma być co. A tak to dosyć szybko. Myślałam, że będę musiała troszeczkę bardziej kombinować. Na wszystkich bogów. Dajesz, dajesz. No, no, działaj. Szybko umarł. O, co to za lalunie? Witam. Mam nadzieję, że teraz porozmawiamy sobie dłużej. To tak się traktuje wybawcę i bohatera? Nie ma sprawiedliwości, miłości i pokoju na tym okrutnym, okrutnym świecie. Nie ma. Niestety, takie życie. Ale to czekajcie, to... Zaraz, coś tu w środku leży. Jakaś kartka. Sprawdzałam przedtem, ale nie mógł go chyba obudzić. Tak mi się zdaje, bo by jakby zaczął krzewać, to by obudził. A sprawdzałam przecież wcześniej, tak teraz zgupadałam, obejrzyj, a... To brakująca kartka pamiętnika nekromanty. Opisuje czar, utłuszczenie, który ponoć na chwilkę odwraca gabaryty zaklętego nim obiektu. Ale po co? Odwraca gabaryty? Czy jak coś jest jasne, to będzie ciemne? Czyli musimy dać... Komu daliśmy księgę nekromanty? Księgę nekromanty daliśmy... Ej, czekajcie. Użyj. On marzy o tym, żeby sobie spać w łóżeczku. Czy nie? Więc tak, zabiliśmy w tym odcinku wampira i to by było na tyle. Chciałam zrobić coś więcej, ale na razie nie wiem co. I tak sobie tu chodzę, szukam, błądzę i szkoda czasu, żeby to wszystko też nagrywać. A ja co? No, ja dziękuję wam za oglądanie i trzymajcie się. Pa, pa!